Cebula pomaga zwalczyć grypę. I to najwyraźniej na różne sposoby. Można na przykład włożyć ją do skarpetek i spróbować pokonać chorobę przez stopy. Można też pić wodę z cebulą, zapobiegając rozmaitym infekcjom. Cóż, wszystkie te przekonania są nieprawdziwe. Jeśli chodzi o bezpośrednie zwalczanie przeziębienia lub grypy, cebula raczej nie okaże się cudownym lekarstwem, ale ogólnie rzecz ujmując, jest dla nas dobra. Zawiera też wysokie stężenie kwercetyny. Jest to naturalny barwnik znany z potencjalnych właściwości przeciwzapalnych. Prawidłowym sposobem otwarcia nowego dezodorantu jest zdjęcie górnej części. Błąd. Nasadę z nowego dezodorantu w sztywcie usuwa się poprzez przekręcenie dolnej części. Ten ruch uruchamia mechanizm, który wykonuje całą pracę za nas. Ta metoda pozwala uniknąć kłopotów z ręcznymi kombinacjami, przez które niekiedy mamy pod paznokciami resztki kosmetyku. A co z idealną porą na użycie dezodorantu? Mogłoby się wydawać, że to poranek przed wyjściem z domu, prawda? Tymczasem optymalną porą jest wieczór. O tej porze temperatura ciała jest niższa, a pachy mniej wilgotne, co zapewnia skuteczniejsze działanie dezodorantu na skórę. Poranek też jest w porządku, ale tylko dla osób, które nie cierpią z powodu nadmiernej potliwości. Zatem jeśli pocisz się umiarkowanie, nie musisz zmieniać swojej codziennej rutyny. Zasłonę prysznicową można trzymać wewnątrz lub na zewnątrz wanny. Masz wybór, ale umieszczenie jej wewnątrz wanny zmniejsza rozpryskiwanie i zapobiega wydostawaniu się wody. Krótko mówiąc, dekoracyjna zasłona z tkaniny powinna znajdować się na zewnątrz, a plastikowa wewnątrz. Chodzi o to, aby niepotrzebnie nie bałaganić. Po co dodawać sobie pracy? Podlewanie roślin w upalne dni im szkodzi. Serio? Deszcze pojawiają się latem? Na całym świecie, a rośliny z łatwością radzą sobie z takimi warunkami. Gdy podlewasz roślinę w gorącą pogodę, znaczna ilość płynu może wyparować, zanim przyniesie roślinom korzyści. Warto zauważyć, że inaczej może być w przypadku niektórych wrażliwych roślin domowych, takich jak fiołki afrykańskie. Co nie zmienia faktu, że wylanie bardzo zimnej wody bezpośrednio na ich liście może wywołać niepożądane rezultaty. Pozostańmy w tematyce ogrodniczej. Korzenie drzew sięgają tak daleko, jak daleko sięgają gałęzie. Mit czy fakt? To oczywiście mit. Systemy korzeniowe wielu drzew mogą znacznie wykraczać poza średnicę ich koron. Na przykład korzenie magnolii osiągają nawet czterokrotność zasięgu korony, a korzenie klonu czasami przekraczają ją trzykrotnie. Łatwiej jest obrać kukurydzę przed jej ugotowaniem. Cóż, w przeszłości, przed wynalezieniem nowoczesnych metod gotowania, wiele przepisów obejmowało wstępnie obraną kukurydzę. Ale jeśli mówimy na przykład o grillowanym przysmaku, to można ją grillować z łupiną lub bez. Zalecaną techniką jest częściowe obranie kukurydzy, pozostawiając tylko kilka warstw najbliżej kolby, co pozwala na zachowanie wilgoci. Alternatywnie można przyrządzić całe nieobrane kłosy kukurydzy w kuchence mikrofalowej lub po prostu gotując w garnku, jeśli wolisz. Przejdźmy do przedmiotów codziennego użytku, które przechowujesz w zły sposób. Weźmy na przykład jajka. Trzymanie ich na drzwiach lodówki jest zupełnie normalne, prawda? Niby tak, ale przy okazji fundujemy im prawdziwy roller coaster temperatur. Orzechy są szczęśliwsze w lodówce. Ciepło może je zepsuć, zwłaszcza jeśli zawierają dużo dobrych tłuszczów. Przechowywane w chłodzie zachowują świeżość i smak. Istnieje jeszcze jedna legenda na temat orzechów. Mówi się, że prażenie zmniejsza ilość kalorii, białka, węglowodanów i błonnika, które zawierają. To nieprawda, zarówno poddane obróbce, jak i niepoddane obróbce mają podobne ilości tych składników. Głównym celem prażenia jest wzmocnienie smaku i chrupkości orzechów. Należy jednak pamiętać, że wówczas zawarte w nich zdrowe tłuszcze mogą ulec uszkodzeniu, co ostatecznie może skutkować zmniejszoną zawartością składników odżywczych. Porozmawiajmy teraz o awokado. Nie wkładaj ich do lodówki, jeśli chcesz, aby dojrzały zgodnie z planem. Lubią temperaturę pokojową. Czas położyć kres kolejnemu mitowi związanemu z tymi zielonymi owocami. Awokado jest tuczące. Tak, mają wysoką zawartość tłuszczu w porównaniu z większością owoców, ale to wcale nie musi oznaczać, że są szkodliwe dla zdrowia. Awokado zawiera tak zwane zdrowe tłuszcze, które mogą pomóc obniżyć szkodliwy poziom cholesterolu w organizmie. Kontynuujmy temat diety i jedzenia. Zawiada białego cukru na nierafinowane opcje, takie jak miód, syrop klonowy lub cukier kokosowy. Ma w zamierzeniu sprawić, że dieta będzie zdrowsza. Nie daj się na to nabrać. Cukier to cukier. Niezależnie od tego, czy jest rafinowany, czy nierafinowany. I choć te drugie mogą zawierać kilka dodatkowych witamin i minerałów, korzyść jest minimalna, ponieważ nadal są one uważane za cukry, które mogą się subować i przyczyniać do przekroczenia zalecanego limitu dziennego spożycia cukru w diecie.
produkty pełnotłuste to nie bilet w jedną stronę do przybrania na wadze, to mit z lat 80. i 90. Niektórzy ludzie nadal boją się tłuszczu, ale niepotrzebnie. Tłuszcz odgrywa kilka istotnych ról. Chroni narządy, utrzymuje błony komórkowe, wspiera wzrost i rozwój oraz pomaga wchłaniać ważne witaminy. Kluczem jest wybieranie zdrowych dla serca tłuszczów nienasyconych, takich jak oliwa z oliwek, olej rzepakowy, orzechy, masło orzechowe i awokado. Zamiast tłuszczów nasyconych oraz tłuszczów trans znajdujących się w niektórych rodzajach mięsa i wysokotłuszczowych produktach mlecznych. Panuje przekonanie, że jeśli będziesz konsekwentnie unikał węglowodanów, to schudniesz. Cóż to, kolejna miejska legenda. Diety niskowęglowodanowe miały swoje 5 minut, oczerniając przy okazji węglowodany, w tym owoce i produkty pełnoziarniste. Chociaż niektórzy osiągnęli swój cel, będąc na takiej diecie, kluczem było raczej to, że wyeliminowali wysoko przetworzoną żywność, zawierającą węglowodany, chipsy, ciastka czy białe pieczywo, czyli wszystko to, co lubimy. Usunięcie z codziennej diety całej grupy żywności nigdy nie jest najlepszym podejściem, ponieważ może spowodować utratę niezbędnych składników odżywczych. Mówi się też, że można pozbyć się toksyn z organizmu za pomocą diety detoksykacyjnej. Niestety większość tego typu kuracji nie jest skuteczna. Twoje ciało samo w sobie jest całkiem dobre w usuwaniu toksyn z pomocą wątroby, nerek i przewodu pokarmowego. Nie trzeba kupować żadnych specjalnych produktów. Jeśli chcesz odmłodzić swoje ciało, skup się na jedzeniu większej ilości pełnowartościowych pokarmów, nawadnianiu i wyeliminowaniu wysoko przetworzonego śmieciowego jedzenia. A oto trzy życiowe sztuczki. To wcale nie są bzdury. Po pierwsze, można powstrzymać wrzenie w garnku, kładąc drewnianą łyżkę na jego wierzchu. Po drugie, jest lepszy sposób tarcia sera niż w pionie. Ustaw tarkę poziomo, to mniej obciążające dla rąk. Po trzecie, pozostawienie baty do jogi w gorącym, wilgotnym miejscu, na przykład w samochodzie, może ją zniszczyć. Przechowuj ją w chłodnym i suchym miejscu, a posłuży ci dłużej. Wiele osób wie, że buteleczki z perfumami należy trzymać z dala od światła słonecznego. Niektórzy przechowują je nawet w lodówce, tylko że nie jest to właściwe posunięcie, chyba że chcesz, aby twoje perfumy straciły głębię. Faktycznie zapachy nie lubią ciepła ani wilgoci, ale wnętrze lodówki jest dla nich zbyt suche i zimne. Skutek jest więc odwrotny do zamierzonego, bo cząsteczki zapachu się rozkładają. I proszę, oprzyj się pokusie roztarcia odrobiny perfum na nadgarstku. Wiem, to kuszące, ale też niedopuszczalne. Taka praktyka nie tylko rozmywa i osłabia zapach, powoduje również, że górne nuty szybko wyparowują. Mówi się, że jeśli masz w domu stare zdjęcia, właściwym sposobem przechowywania jest umieszczenie ich w kartonowych pudłach. To błędne przekonanie. Możesz przez to zatrzeć swoje wspomnienia i to dosłownie. Jeśli chcesz, aby twoje zdjęcia wyglądały jak nowe, postaw na bezkwasowe pudełka archiwizacyjne. Mam w zanadrzu jeszcze jeden lifehack. Okazuje się, że zmywarki są bardziej przyjazne dla użytkownika, niż nam się zdaje. Kiedy ładujesz lub rozładowujesz zmywarkę, możesz uchronić swój biedny kręgosłup przed niepotrzebnym obciążeniem, po prostu wyciągając kosz. Pewnie sądzisz, że podkłady są bardzo bezpieczne w temperaturze pokojowej. Jeśli jednak przechowujesz podkład w kosmetyczce, ciepło może naruszyć olejki zawarte w makijażu. Trzymaj więc ten produkt w chłodnej szufladzie. Kremy pod oczy i serum również. Organiczne lub domowe kosmetyki bez konserwantów powinny być przechowywane w lodówce, ale zawsze sprawdzaj daty ważności.